Dzień dobry wszystkim, z tej strony Aram, my kontynuujemy naszą przygodę w Unmetal i czas się zmierzyć z tymi nieszczęsnymi żabami. Dobrze idzie, damy radę. Żaby podejście 78. Dobra, okej. Żaby z głowy, dobra, teraz tutaj gdzieś mogą być Achtung Minen. Jezu, więcej was matka nie miała. Kupujemy. Okej. Okay. Dobra, mamy save'a, ale ja bym chciał zobaczyć, co tutaj jeszcze jest na dole. Bo mi się tutaj to tak... No dobra, mniejsza. Podoba mi się, wszystko jest sacy, jest super i genialnie, idziemy w dół. Dobra, co mamy tutaj teraz? Welcome to jungle. No dobra. Witamy w dżungli, no dobrze. Zobaczymy, co nas czeka. Zobaczmy, co mamy po lewej. Jakieś sekreciki. Wiemy, że jest jeszcze jeden rozdziałek, czy to nie jest koniec gry. Super. To bardzo mnie cieszy, bo gra jest fajna, aczkolwiek trochę nam tutaj jeszcze spędzimy sobie. Dobra, ale... O, while wandering through that jungle, I found something. Or rather, someone. O! Ciekawe. I saw the rotting remains of an escaping prisoner. It had a note. If you're reading this note, then I'm dead. My name is Henry Stanley, and I was in prison Stanley for a crime I didn't commit. Damn, just like me. After escaping from my cell, I ran away through the sewers, then ended up in the Alpha building. I finally managed to leave that damn building, but now I'm lost in this tropical hell. Nie brzmi dobrze. I spent 30 years trying to leave this damn jungle, but no luck. I'm old, and my strength is fading. I won't last long. These are my last words. These were his last words. Other than the note, there was a compass, but the needle was missing. A broken compass was useless, so I didn't take it. No dobra. Dlaczego nie wziąłeś kompasu, chłopie? Nawet zepsuty by się do czegoś przydał. No dobra, no spróbujmy znaleźć tutaj wyjście z tej dżungli. Ja muszę najpierw stąd wyjść. O. Dobra. Nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to dobrze, proszę państwa. Tak bez oszukaństwa, ale kurde, no biegamy w kółko, ewidentnie. Tu już byliśmy. Another corpse. No tak chyba nie, to chyba... I searched the corpse. It was also rotting and gripping another compass. The needle was also missing. Someone or something in this jungle was stealing compass needles. Dobre, there dobre. Was a secret pocket in his ragged clothes. Within... I found a note. If you only found this note, then someone else stole my other note. Another note? Damn. Someone passed by before I did and stole this poor man's note. I never knew what the other note said. No dobra. Zapowiada się ciekawa dżungla. Delikatnie mówiąc, no ale dobra. Dżungla jest ciekawa i tak dalej, i tak dalej. Da. No dobra, trzeba znaleźć pewno ciało jeszcze z raz albo ze pięć. Może wtedy coś się stanie. Bo
na razie nie widzę opcji. A third corpse. O. Fuck, that jungle was more dangerous than I expected. No dobra, jest. It was rotting too. Like the others, it had a compass on it. Don't tell me. The needle was missing. Exactly. Could it be that you were running into the same corpse over and over again? I commend you for coming to the same conclusion. I passed by 7 times to confirm it. I was wandering in circles. The damn jungle was toying with me. No, ta dżungla jest mało przyjemna. I had to orient myself somehow, or I'd end up spending 30 years in that maze of trees. I tried to direct myself by watching the stars. But the damn top-down view only let me see the trees and ground. So, I had to find another way to gain direction. No dobra, co mamy? Kompas bez igiełki. No dobra, zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Ale może drucik? Może drucik? Jak było kombine. O, mam. What was the diameter of the compass, Mr. Fox? Around 2 inches. And how long was the rusty wire, Mr. Fox? 6 or 7 inches. Wasn't it a little too long to place it inside the compass? I'm stupid, but not that stupid. I just used a small piece of the rusty wire, not the whole thing. I ripped off a piece with my teeth before placing it in the compass. No, but that wire wouldn't have been magnetized. How did you expect it to work? Modern compasses don't need the wire to be magnetized. Just turns out the compass wasn't modern. I was looking at the compass, thinking of how to make it work, when something caught my eye. In the middle of the grass, something glimmered under the pale moonlight. In my peripheral vision, I noticed I was not the only one to spot it. O! Pewno igiełka. Albo coś. Nie wiem, ale znając tą grę troszeczkę już, trzeba byłoby znaleźć ptoka. Ptokuś, gdzie jesteś? Bo kurde, cię potrzebujemy. To, że on powiedział w górę i w lewo. Znaczy prawo, przepraszam. A drugie lewo, tak zwane. No. O, coś nowego. Okej. Coś nowego to było. No dobra. No może tak. O, dobra. Zostawił nam igłę. To mamy kompas z igiełką. No i teraz pytanie jeszcze tylko, gdzie powinniśmy iść? Dobra, spróbujmy sobie broń ubrać. Tak dla... Czyli co? Mamy i za strzałką, rozumiem. Znaczy, nie wiem, czy rozumiem, ale... Tak wnioskowałem. Na wstępie oczywiście. Zobaczymy, czy... Mam rację. O, coś nowego. Dobra, przeżyliśmy. Mamy dosyć apteczek jeszcze na szczęście. Dobra, gdzie jest kompas? Dobra, w lewo teoretycznie. Dobrze. I w dół. No dobra, no to ale teraz... O ty, żyć! Dobra, przeładujmy.
No dobra, amunicji mam dosyć, więc sobie trochę postrzelam. Na szczęście tu mnie pani doktor nie będzie opierdzielała. Przepraszam. No dobra, to co, mamy iść w dół, tak? Dobrze. W prawo, okej, okay, tylko weźmiemy sobie skrzyneczkę. Amunicję uzupełnimy i... O ty wrzyć! Pamiętać, pilnować amunicji. Kurę, dobrze. Okej. Okay. Amunicja przeładowana. Dobra, mamy jeszcze 4 apteczki na szczęście. Więc nie jest źle. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, czy to nie jest źle. Bo może się okazać, że to jest dramat. Więc... Jeden, zero. No i szlak trafił wszystko. Przez kurde głupią pomyłkę szlak trafił wszystko. Ale już nie powinno być przeciwników chociaż, więc... Mam taką nadzieję oczywiście. Zobaczymy. Teraz chyba w dół. Tak, dobrze pamiętam. Prawo, znaczy w lewo. To drugie prawo. To drugie prawo jak zwykle. Ale dobra. Czyli tutaj byliśmy, bo są łuski. I w dół. Bardzo ładnie. I prawo, nie ma na razie przeciwników, bardzo mnie to cieszy, do góry. W prawo. I jesteśmy gdzie byliśmy. Dobra, amunicja pozbierana. Więc mamy to, dobrze. Teraz to w górę, dobra. Co za padziewie. Dobra, by się przydało więcej amunicji, ale dobrze. Na razie jest jak jest. Mamy w prawo, dobra. I w dół, okej. Okay. Trochę długi ten labirynt, powiem szczerze. Ale no... Dobra. Amunicja zebrana. To idziemy dalej. Przeładować jak zawsze. I co dalej? W lewo, dobra. Weźmy amunicję. I lewo. Wista wio, patata i ha, i ha. No dobra. Kurde, włazimy w kółko jak takie barany. O ile dobrze w ogóle to robię. O! Coś nowego. Ciekawe, o co tu chodzi. Ciekawe, o co tu może się rozbiegać. A, no dobra. Nawalanie w drzewa zawsze spoko, stamina 6. Idziemy dalej. Okej. Attention! Are you ladies the new recruits? Fuck, you're the saddest bunch I've ever met. And I've seen stacks of shit taller than you are. You think you're macho because you stuck. Your dick's in God knows what hole! I'm going to beat you shit stacks into weapons of war! Even if it kills you! Świetnie! Bardzo mądre wypowiedzenie. Where are you from, boy? From Minnesota, sir. O, przepraszam. Minnesota! Only two things come out of Minnesota. Men and soda. I don't see you bubbling, so you must be a min. What's a min, sir? Do I look like a scientist to you, pissant? Sir, no, sir.
You're not worth an Urban Dictionary entry, shit stain. No dobra. What do you do at night, scumbag? Możemy iść dalej. I sleep, sir. Sleep! Sir, I saw someone behind the fence. Until I order you. Is that clear? Yes, sir. No dobra, miesza, nie chcę pierdolą kocopoły do usrankanej śmierci. Ale pójdźmy sobie dalej, dobra, mamy exit the barracks. O, coś wyjechało. Mike, oczywiście, no bo co innego. Hold on, I'm opening it. My instinct told me the gate was going to open and a truck was going to leave. I could sneak onto the truck and get far away from here. No dobra, czyli co? Na ciężarówkę? Yo, Mike! Mike! What's up? Hold on. I need to verify the departure permit. Fuck, Mike, hurry up! Yeah, yeah. Czyli co? Na ciężarówkę, tak? Ja bym nie chciał na ciężarówkę jeszcze. Ja bym chciał zobaczyć coś więcej. No dobra. Chyba nie zobaczymy coś więcej. Czyby to był koniec naszego tego rozdziału? Yo, Mike! Can I leave now? Negative. The lieutenant canceled the delivery. You'll have to come back in. Oh, holy fuck! No dobra, mamy szczęście jak skurczysyn. Ale zakładam właśnie, o, że jest koniec czwartego rozdziału, także mamy 3 sekrety na 4. Komplet expa, jest dobrze. Także mamy, czyli prawdopodobnie to jest ostatni rozdział. Tak podejrzewam. Trip was shorter than expected. Instead of heading away, I ended up inside the compound. The ground was muddy. Beaten lifeless by countless combat boots. Więc jeżeli się podobało, to zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, oglądania następnych odcinków. Myślę, że tu jeszcze z 1-2 odcinki wpadną mniej więcej. Bo tu już... Bo jesteśmy już na samym końcu drogi. No can do. They're loading onto another truck in the north parking lot. Serial number 233980. So move your ass there. They told me to head to the south. Myślę, że tutaj już. So I could be sent back to the north one? Fucking bureaucracy. Zbliżamy się do końca i tyle. My instinct was back, and it knew of another truck I could ride. My plan to stow away wasn't screwed at all. Just slightly delayed. I only had to reach the north gate without being seen. No dobra, czyli wiemy co musimy zrobić, także jeszcze raz powiem jeszcze, jeśli się podobało, zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania, oglądania kolejnych odcinków i zobaczenia w następnych filmach.